Rafa? Wiecie, że tak sejdziemy. No to już go spakuj tu. Czemu? Będę chodził jak budzi jakiś pusty wózkiem. Dojechaliśmy. Trzymajmy kciuki, aby udało nam się cokolwiek kupić. O Jezus, bym wjechała. O, dobrze, nikt nie siedział, bo bym prawie zawał dostał. O Jezus. Ogólnie to zabronili nam nagrywać, dlatego nie ma nas na zakupach. Dziwna sprawa, bo w Sarnimstoku zazwyczaj udostępniają wręcz relacje, a pan ochroniarz powiedział, że mamy nie nagrywać. Natomiast udało mi się wyrwać Krzysiowi parę rzeczy. Mam nadzieję, że cokolwiek będzie pasowało. Czy są tak krótkie? No do tych skarpetów tak. To powinny być inne buty, ale są zarąbiste. To może ci ich zerki przyniosę. My właśnie wróciliśmy od znajomych i widzieliśmy u nich piękną lampę i od nich odgapimy tą lampę. Dali nam wszystkie wymiary, tylko oni mają ją zrobioną z metalu. Ja niestety nie potrafię spawać, więc zrobimy ją sobie z drewna. I już tutaj mam przygotowany cały projekt, jak to wygląda. Lampa będzie wyglądać w taki sposób. Tutaj te takie kółeczka to są żarówki, w których miejscach będą. Ona będzie montowana do sufitu na łańcuchach. Jak sobie zobaczycie, ona ma tutaj w projekcie 1,60 m. I szeroka jest na 26 cm. Ma tutaj też takie zdobienie delikatne z takiej bardzo cienkiej deseczki. Taką będziemy musieli znaleźć w którymś sklepie. Albo pojedziemy do Castorama, albo pojedziemy do Leroy. No zobaczymy. Będzie wyglądać właśnie w taki sposób. Ona będzie cała czarna. Ja ją teraz w projekcie mam tylko jako jasną, żebym to lepiej widział. Natomiast ona będzie czarna. Tutaj w środku będzie kolor brązowy. Czyli będzie połączona w dwóch kolorach i takie coś spróbujemy zrobić. To będzie lampa, którą zawiesimy sobie w kuchni z tego względu, że mamy tam mało światła i jak nagrywamy coś, jakieś materiały w kuchni, jest to zazwyczaj bardzo tam ciemno, dlatego chcemy to wszystko trochę doświetlić i dlatego tu jest aż 7 żarówek. Także my się zbieramy do sklepu i lecimy. Mamy już elementy niektóre na lampę. To jest ten taki, widzieliście na projekcie, taki delikatny ten taki szlaczek. Wybraliśmy te grubsze, bo te cienkie za bardzo się uginają i myślę, że to nie będzie takie stabilne później. To sęki i tak będą, bo to też daje później efekt. Sama ci się podobała tam ta sękata, no nie? No może być ta, co wzięłaś. Dobrze. Śmiesz? Jeszcze patrzę, ale to ma nie będzie na czarno, więc nie ma znaczenia, bo każda jest innego koloru, nie? No. Co? Może tą bardziej sękowatą, nie? Trzymaj się, chłopaku. Dobra, wybraliśmy kolor. Mamy dwie puszki, bo będą dwa kolory. Inne kolory niż zamierzaliśmy, ale my tak uwielbiamy zmieniać. Nie, bo tamte poprzednie kolory były ogromne puszki, a aż tyle nie potrzebujemy, taka mała puszeczka wystarczy, no nie? Więc idziemy włożyć to do wózka i oprawki na żarówki, tak? O matko, jaka ładna lampa. To mi się nie podoba kolor, ale klosz. Ja pitole, zajebisto. Rozłożyliśmy wszystko to, co kupiliśmy, zapłaciliśmy full kasy. Taniej byłoby kupić pewnie lampę, ale nie miałaby duszy. Nie, na taki wymiar nie kupilibyśmy, bo potrzebujemy lampę, no deskę mamy 1,50 m, a sama lampa będzie miała pod 1,60 m, no 1,55 m gdzieś około, no nie? 56 dokładnie. Tak, 1,56 m. 1,56 m. I taka lampa kosztowałaby, kochanie, z około 2000 zł. No to może zaoszczędziliśmy. No zobaczymy. Jak wyjdzie, to będziemy z siebie dumni po prostu. Jak wyjdzie. Cała lampa będzie w drewnie, tylko będziemy ją malować na
dwa kolory, czarny plus dąb ciemny, ale ja już się boję tego koloru, bo znowu mieliśmy taki zgryz przy wybieraniu koloru półki, która tam ma być, że szok. Zobaczymy, będziemy próbować, jak będzie wyglądać i mam nadzieję, żeśmy trafili i będziemy zadowoleni, no nie? Kupiliśmy takie oprawki, one są silikonowe, takie ozdobne, bo je będzie widać i stąd będziemy robić, wkręcać te takie ozdobne lampy. Możemy zrobić. Zrobić, no ciekawe jak. Ale tu będziemy wkręcać te ozdobne żarówki takie, żeby to fajnie wyglądało, bo one jako jedyne tutaj w salonie będą widoczne. Bo tak to zazwyczaj mamy w takich kloszach po prostu, no nie? A w tym przypadku będzie trochę inaczej, więc mam nadzieję, że będzie ładnie. Mamy tutaj deski, które będą służyły na cały stelaż. Tutaj te deseczki również. Mamy półkę sosnową i ona będzie jako półka w tej lampie. Kupiliśmy takie sznurowe kable do lamp. Te silikonowe oprawki i mamy ich sztuk 7. Do lampy jeszcze bezpośrednio będzie taki łańcuch. To też jest łańcuch dekoracyjny i na nim będzie właśnie lampa wisiała. Oprócz tego są... Będziemy musieli lampę zważyć, bo on ma uciąg tylko 5 kilo. No ale będzie 6 punktów do połączenia, więc jakby to przeliczyć, to mamy 30 kilo, więc jeżeli tak byśmy, to się jakoś rozłoży. Mieliśmy inny w Leroy, ale niestety był tylko jeden, a potrzebowaliśmy ich więcej. Będziemy zawieszać na takich, jak to się nazywa, haczykach? Mhm. Na takich haczykach tą lampę. I jeszcze stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki ładny, ozdobny... Montaż do sufitu. Tak, dziękuję kochanie. Żeby nie wystawał po prostu kołek. Tak, żeby to nie było takie ten, tylko zrobimy coś ładnego. Oczami wyobraźni widzimy to pięknie, mam nadzieję, że równie pięknie wyjdzie. Dwa lakiery do drewna. Tutaj mamy lakier obejce w kolorze dąb ciemny i właśnie ta sosnowa półka będzie w tym kolorze. Cała reszta będzie w lakierze do drewna do koloru, w kolorze czarnym. To nie jest lakier obejca, tylko sam lakier ma to też tak fajnie pokrywać, przynajmniej tak to wyglądało na próbniku. Pędzle, no to oczywiste, no i mamy papier ścierny w dwóch gradacjach, już wam powiem jakie to są gradacje. 180, tak? Tak, jeden jest 180, drugi jest a drugi 1500. Także będziemy szorować, malować, mam nadzieję, że pójdzie to w miarę ładnie i za niedługo w tym miejscu zawiśnie piękna lampa. Dobrze. Czas start. Najtrudniejsza część, bo to, chociaż zakupy wcale nie były łatwe. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat.